przegląd prasy lokalnej. Zapraszam, Adrian Koter. Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny mamy okazję spotkać się i zajrzeć do naszej lokalnej prasy. W tym tygodniu na stoliku teraz Pławy, dodatek do Dziennika Wschodniego oraz Wspólnota Puławska. Zajrzyjmy najpierw do naszego dodatku. Na pierwszej stronie artykuł o pomniku bohaterów wspólnych walk o wyzwolenie i planach na zagospodarowanie tej przestrzeni. Światowy Związek AK tworzy komitet poświęcony budowie nowego pomnika. W tej chwili planowane jest postawienie monumentu upamiętniającego majora Mariana Bernaciaka Orlika. Tak mówi radny Tomasz Kraszewski z PiS. Szacowany koszt nowego postumentu to jest 200 tysięcy złotych i planowane jest zorganizowanie zbiórki publicznej. Na temat starego pomnika wypowiedzieli się też dla nas mieszkańcy Puław w sądzie. Też mówiliśmy o wyburzeniu tego pomnika. Co mieszkańcy sądzą o likwidacji tego obiektu, mogą Państwo spróbować sobie przypomnieć za pomocą właśnie naszej sondy. Przejdźmy dalej. Na kolejnej stronie koniec fikcyjnej działalności. Dyrektor parku Tomasz Szwajda mówi, że rozwiązano umowy z 15 podmiotami, które nie realizowały swoich zadań i nie wnosiły przychodów. Ich podejrzaną działalnością zajmują się służby, m.in. prokuratura, ABW i CBA. Część firm, które zgłosiły się do zwolnionych miejsc, była powiązana osobowo ze spółkami, z którymi została rozwiązana umowa. W związku z tym dyrektor Szymajda postanowił zaostrzyć procedurę weryfikacji działalności, z którymi jest podpisywana umowa. Prezydent Grobel w wywiadzie z Pawłem Nowosadzkim mówił o tym, że park sam w sobie nie jest instytucją, która ma przynosić dochód. Miasto ma czerpać zyski z podatków, które wniosą przedsiębiorcy do miasta. Jednak wszyscy mamy wrażenie, że dobrze by było, gdyby miasto na parku nie traciło. Przejdźmy dalej do kolejnego wybranego przeze mnie tematu. Ruch drogowy na Włostowicach. W tej chwili funkcjonuje tam tak zwane miasteczko holenderskie, które ma ograniczać prędkość pojazdów jadących ulicą Włostowicką. No, robi to skutecznie, ponieważ jest to po prostu mechaniczne spowolnienie progi na skrzyżowaniach. Jednak w dalszym ciągu zdarzają się skargi na to, że kierowcy poruszają się ulicą Włostowicką zbyt szybko. W związku z tym radny Sławomir Przeździecki wnioskował albo o rozszerzenie miasteczka holenderskiego, dodanie kilku progów kolejnych, albo o postawienie fotoradaru. Jednak miasto nie jest w stanie samodzielnie postawić takiego fotoradaru. Zajmuje się tym inspekcja transportu drogowego, która musiałaby na to wyrazić zgodę i taką inwestycję po prostu zrealizować. W związku z tym na razie nie wiadomo, co będzie dalej. Cały czas toczą się rozmowy, jak ten ruch na Włostowicach trochę ograniczyć, trochę spowolnić. I na końcu wydania piątkowego mogliśmy znaleźć także artykuł historyczny o puławskich wodociągach z XVII wieku. Warto, myślę, zapoznać się z historią naszego miasta. Warto się temu artykułowi przyjrzeć. To, jak wyglądał pierwszy wodociąg w Puławach, a prawdopodobnie też w najbliższej okolicy naszego miasta. Moim zdaniem zawsze warto zapoznać się z historią rejonu, w którym żyjemy. Jeśli chodzi o teraz Puławy, to wszystko na dzisiaj. Przejdźmy do Wspólnoty Puławskiej. Pierwsza strona zwraca uwagę dużym nagłówkiem. Katarzyna Dowbor ratuje rodzinę w Wąwolnicy, do czego za chwilę przejdziemy. Zobaczmy najpierw, co dzieje się na stronach bardziej takich środkowych. Gwiazdki i szpile. W tym wydaniu chyba redakcji udzielił się świąteczny nastrój, ponieważ nie przyznała żadnej szpili. Mamy dwie gwiazdki dla wójta gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego za wcielony w życie remont ulicy Żuławy w Gołębiu oraz jedną gwiazdkę dla Krzysztofa Gumieniaka za zorganizowanie po raz kolejny targów pracy. Przypominamy o tym, że w Wielki Piątek, 30 marca, część urzędów będzie zamknięta, w tym Urząd Miejski w Puławach czy Urząd Miejski w Nałęczowie, które to urzędy odbierają wolne za święta, które wypadały w soboty.
W przypadku Puław wolne jest za 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli. W przypadku Nałęczowa odrabiany jest dzień 11 listopada. Czynny będzie w Puławach jedynie Urząd Stanu Cywilnego, który w sprawach pilnych dyżuruje w godzinach 7:30-13. Gratulacje również z naszej strony dla osób, które przeżyły złote gody, czyli przeżyli razem pół wieku. Ponad 50 lat pożycia małżeńskiego to, wydaje mi się, jest to sukces, przede wszystkim zdrowie, i też wierność. 10 par. 10 par zostało wyróżnione w ostatnim czasie. Aktualnie urzędnicy czekają na kolejne zgłoszenia, które brały ślub w roku 1968 i wcześniej, bo są może małżeństwa, które brały ślub, które mają już za sobą taki 50-letni staż, a ciągle nie zostały wyróżnione takim honorowym, pamiątkowym medalem. Myślę, że warto. Jest to na pewno duża wartość, taka sentymentalna, pamiątkowa dla całej rodziny. Przejdźmy na kolejne strony. Puławskie maluchy dostaną 90 tysięcy złotych. Oczywiście nie dosłownie, nie każdy maluch do ręki. Władze miasta dostały dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utrzymanie miejsc w żłobkach dla dzieci do 3 roku życia. Puławy korzystają z programu Maluch od 2011 roku i od tego czasu miasto dostaje pieniądze na utrzymanie tych miejsc w żłobkach. Artykuł z głównej strony znajduje się w zasadzie w ramach dodatku regionalnego, jednak jest to powiat puławski, jest to Wąwolnica. Dom w centrum, pani Bogusia mieszkała razem z mężem i wnuczką, dla której są rodziną zastępczą. Warunki mieli naprawdę fatalne, typu pralka frania, brak bieżącej wody. Sami zgłosili się do programu Nasz Nowy Dom w telewizji Polsat. Realizatorzy programu stwierdzili, że warto tej rodzinie pomóc, warto zwrócić uwagę na ich sytuację, na ich problem. Dom został wyremontowany, emisja programu odbędzie się w maju, jednak najważniejsze, że mieszkańcy naszego powiatu otrzymali pomoc, na którą zarówno według wójta gminy, jak i ich sąsiadów i współmieszkańców, po prostu ta pomoc im się należała, ponieważ są to osoby pracowite i z ciepłym sercem. Zajrzyjmy teraz na strony sportowe. Inauguracja niestety na minus. Byliśmy na meczu, widzieliśmy tę niestety porażkę Wisły z wynikiem 1-2 dla drużyny MKS Kluczbork. Co tu dużo mówić, Wisła niestety po długiej przerwie nie była w stanie się wdrożyć do gry. Strzelona jedna bramka, niewykorzystany rzut karny. Liczymy na to, że kolejne mecze przyniosą nam więcej powodów do dumy, więcej powodów do radości. Kolejny termin pierwszego z trzech przełożonych meczy, który będzie grany w Puławach, to mecz z Legionowią Legionowo 4 kwietnia. Natomiast pierwszy mecz wyjazdowy odbędzie się w Wielką Sobotę 31 marca w Wejherowie. Trzymamy kciuki za drużynę. W tej chwili Wisła Puławy znajduje się na 12 miejscu w tabeli z 23 punktami. Spójrzmy jeszcze, jak w ostatnim spotkaniu poradziły sobie Azoty. Azoty wygrały z Wacker Thun w pucharze, w europejskim pucharze EHF. Puławy wygrały 34-26. Jednak mimo tego zwycięstwa w tej chwili zajmują 3 miejsce w tabeli, z którego niestety nie mają szansy na awans do kolejnych faz rozgrywek. Ostatni mecz rozegrają niemalże równolegle z Wisłą, ponieważ odbędzie się on również 31 marca i będzie to pożegnanie z pucharem. W tym wydaniu to wszystko, na co ja chciałem zwrócić uwagę, jednak oczywiście warto zaglądać do gazet, warto czytać i warto wiedzieć, co dzieje się w regionie i w szerszych okolicach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Przegląd prasy lokalnej. Zapraszam w każdą środę o 18:00 i 20:00. Adrian Koter.